dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak stworzyć zestawy, wykorzystując właśnie te same ubrania, ale zmieniając tylko kilka elementów i będą to zestawy takie eleganckie i na luzie. Zapraszam! Zostań ze mną do końca, bo mam dla Ciebie niespodziankę. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Ja mam na imię Agnieszka i od 17 lat jestem stylistką, a to jest kanał, w którym dzielę się z Tobą właśnie moim spojrzeniem na modę, różnymi wskazówkami stylizacyjnymi po to, żebyś mogła stworzyć swoją indywidualną garderobę kapsułową, a przede wszystkim czuć się świetnie każdego dnia. Napisałam także na ten temat książkę. Możesz pobrać sobie taki bezpłatny rozdział i zobaczyć, czy ta książka też jest dla Ciebie. A jeśli Ci się tutaj podoba, to zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, no i do pozostania ze mną. Zanim przejdę do zestawów, bardzo krótka informacja, dlatego że chciałam Wam podziękować. Dziękuję Ci bardzo za to, że odpowiedziałyście ostatnio na moje pytania w ankiecie a propos właśnie tworzenia zestawów ubrań i wyzwania, z którymi się właśnie pod tym względem też zmagacie, dlatego że dzięki temu teraz będę mogła stworzyć dla Was kolejne materiały, które mam nadzieję też będą dla Was takim fajnym rozwiązaniem. No i trwają też prace nad właśnie takim kursem, jak tworzyć ubrania w zestawy, o którym też będę później informowała Was na bieżąco. No to lecimy. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci łączenie zestawów stylizacji na dwa sposoby. I z przeprowadzonej właśnie wśród Was przeze mnie ankiety wynika z tego, że najbardziej zestawy, które chciałybyście nauczyć się tworzyć, to są właśnie zestawy takie trochę eleganckie, trochę na luzie. I dlatego chciałam Was zainspirować i pokazać Wam, pokazać Ci, w jaki sposób możesz te same ubrania łączyć też na różne sposoby. Więcej o tym też również będzie w kursie, który właśnie powstaje. Dzisiejszy odcinek nagrywam też przy współpracy z marką Moremois. I dlaczego wybrałam właśnie ubrania tej marki? Ubrania są tak uniwersalne, że jesteś w stanie bardzo szybko, w krótkim czasie stworzyć z nich różne zestawy. Właśnie eleganckie, na luzie, na wyjścia, na grilla, na spotkania z przyjaciółmi, czy też właśnie nawet takie casualowe i codziennie. Oraz pod względem jakości materiałów, dlatego że marka wykorzystuje najczęściej właśnie naturalne materiały, przyjazne dla skóry, przyjazne dla środowiska, z bawełny, lnu, czy też właśnie z wiskozy, która jest pozyskiwana z naturalnych materiałów. Czyli wszystko to, co kobieta multifunkcyjna w dzisiejszych czasach potrzebuje, ubrać się bardzo fajnie w krótkim czasie. No i oczywiście czuć się wygodnie, komfortowo, gdzie nic Cię nie uwiera. Nawet spodnie eleganckie mogą być bardziej zaliczone do eleganckich i też takich trochę sportowych. No i są przede wszystkim też właśnie wygodne. I zapraszam na pierwszą propozycję zestawu. Jest to zestaw taki bardziej elegancki z sukienką, która jest wykonana w 85% z wiskozy i 15% z lnu. Także bardzo fajnie się układa i po prostu płynie razem z ciałem w momencie poruszania się. I jak wiecie, ja mam 1,63 m, także jestem dosyć niska i ta sukienka jest mi, można powiedzieć, do samej ziemi. Ma bardzo fajny dekolt z tyłu, taki właśnie wycięty, który też możecie sobie regulować troszeczkę tutaj z przodu właśnie tymi zawiązaniami, które też właśnie wiążecie sobie na szyję. Można sobie dopasować też wysokość delikatnie i długość sukienki. Z przodu sukienka ma takie usztywniane miseczki w biuście i pod spodem w sukience są takie wypustki i jeśli na przykład nie jest Ci komfortowo, możesz sobie je wyciągnąć. Ja akurat tutaj mam je włożone, dlatego że dzięki temu mam fajnie tutaj biust też wymodelowany i nie potrzebuję już tutaj używać dodatkowo biustonosza. No i do tego też buty ze Stradivariusa, które bardzo dobrze znacie, naturalny kolor cielisty. A kiedy będzie Ci wieczorem chłodno,
to oczywiście marynarka. W tym przypadku tutaj też sweterek proponuję, delikatnie rozpięty, z paskiem lub też bez paska, jak wolisz. Tutaj możesz sobie zobaczyć też te dwie wersje. No i to jest taki sweterek w fajnym kolorze, właśnie takim karmelowym, rozpinany. Jest on w 100% z wełny, nic nie gryzie, jest bardzo przyjemny, a ja na to jestem też bardzo wrażliwa, także to jest dla mnie ważne, że ten sweterek po prostu mnie nie gryzie. No i też do tego dodałam takie bardziej eleganckie, zdobne, opalizujące kolczyki, które świetnie się komponują też do całego zestawu. I teraz druga propozycja tego samego zestawu, ale właśnie zmieniając dodatki, przeistaczamy go w taki zestaw bardziej na luzie, gdzie tutaj zmieniłam obuwie na sandałki, bardzo luźne, też ze skóry, które świetnie się dopasowują do nogi. Ostatnio też nagrywałam film właśnie, jak dobrać obuwie. U góry też pozostawiam link, jeśli nie widziałaś tego filmu. No i dodałam tutaj też kapelusz. Oczywiście można go zamienić na opaskę, tutaj jest ta opaska bardziej taka zdobna, lub właśnie delikatne kolczyki i sandałki leciutkie. No i po prostu to jest taki zestaw na wakacje, na luzie, na zakupy, do miasta, idealny na gorące dni. I muszę też powiedzieć Wam bardzo ważną rzecz, dlatego że ta sukienka przeszła już test taki 100%. Dlatego, że pokazywałam Wam ostatnio w Insta Stories, że jestem ubrana właśnie na wernisażu u mojej przyjaciółki Kat Piweckiej też, która jest wspaniałą fotografką, i właśnie był jej wernisaż i też pokazywała swoje zdjęcia i opowiadała różne piękne na ich temat historie. No i wyobraźcie sobie, ja przez przypadek oblałam sobie większą część sukienki, także miałam ją przyklejoną na tym wernisażu kawą, wodą i wszystkim razem, bo to było z ekspresu, już nie będę opowiadać, jak to się stało. W każdym razie trochę się zestresowałam, bo sobie myślę, jeszcze tej sukienki Wam nie pokazałam, a już się w niej tak urządziłam. Ale oczywiście, słuchajcie, wyprałam ją, także idealnie, wszystko pięknie zeszło, przeszła test pomyślnie, pięknie się prezentowała na wernisażu. Nawet pani dyrektor pałacu w Jankowicach, w którym się odbywał ten wernisaż, zapytała, czy to jest sukienka z Moremła. A ja mówię, tak. Ona mówi, niesamowita, a właśnie chciałam ją zamówić. Także wszystko tak pięknie zeszło, jest wyprane, test przeszła, wyśmienicie. No to lecimy z drugim zestawem. W drugim zestawie mam tą koszulę tutaj ubraną na sobie. No i właśnie, biała koszula, klasyczna, 98% z bawełny. No i ma takie tutaj fajne dwie kieszonki na biuście, co też sprawia, że jest niestandardowa i będzie świetnym takim strzałem w dziesiątkę dla osób, dla kobiet, które mają mały biust, bo dzięki temu można sobie tutaj troszeczkę dodać więcej objętości i bardzo fajnie ona się układa, nie jest sztywna. I co ciekawe, ja mam ubrany na sobie rozmiar M, a standardowo noszę rozmiar S. Bardzo fajnie, cieszę się, że wybrałam ten rozmiar, dlatego że ja lubię trochę luźniejsze rzeczy, lubię trochę luźniejsze przede wszystkim koszule, też marynarki, sweterki, tak jak widzicie, i bardzo fajnie ona się układa, wygląda z klasą, bardzo też tak elegancko. Do tego mam ubrane spodnie, które są w 70% z wiskozy i fajnie się też układają, są bardzo luźne. Można je właśnie wykorzystać i na elegancki sposób, i też na właśnie taki bardziej casualowy, codzienny. Są bardzo wygodne. Świetnie się same układają po prostu też do ciała. No i do tego buty Stradivarius oraz elegancka biżuteria. No i teraz ten sam zestaw w luźniejszej odsłonie. No i tutaj założyłam sportowe obuwie, powtarzając biały kolor też koszuli, czyli to jest jedna ze wskazówek właśnie z tego bezpłatnego materiału, który też możesz pobrać sobie, jeśli jeszcze wcześniej nie pobrałaś, jak tworzyć zestawy ubrań. I tutaj zmieniłam też biżuterię, bardzo delikatne kolczyki, delikatna właśnie też zawieszka z przodu,
Na palcu też taki bardzo delikatny pierścionek. No i dodałam taką na luzie czapkę, którą też czasami lubię nosić właśnie do takich zestawów, żeby przełamać tą eleganckie i dodać takiego luzu. Także jak widzisz, możesz tworzyć zestawy względem swoich upodobań, względem tego, gdzie wybierasz się na spotkanie, z kim wybierasz się na spotkanie, w jakie miejsce, jak chcesz się czuć, jak chcesz wyglądać. Także te ubrania właśnie podkreślają swoją taką uniwersalność, klasę też i elegancję, a kiedy trzeba, to też luz. A teraz powiem o niespodziance, o której mówiłam na początku filmu. Firma Moremois przygotowała dla Was dwa kody zniżkowe, które właśnie możecie wykorzystać na zakupy w sklepie. Pierwszy kod zniżkowy Agnieszka Nordej 15, z którego możesz skorzystać zakupując ubrania z nowej kolekcji. A drugi kod to Agnieszka dodatkowe 10 i to jest zniżka już na ubrania przecenione. Także już na przecenione ubrania masz dodatkowe 10%. Także jeśli masz ochotę, zapraszam serdecznie. Wszystkie linki do ubrań, jak i właśnie do sklepu i do materiałów, o których mówiłam wcześniej, znajdziesz w opisie tego filmu. Także jeśli masz ochotę, korzystaj ze zniżki, noś ubrania z przyjemnością, twórz własne zestawy ubrań, oznaczaj mnie na Instagramie, tak żebym mogła zobaczyć, podpowiedzieć, skomentować. No i co? A teraz zapraszam Cię do obejrzenia odcinków z moją obserwatorką Emilką, jeśli jeszcze ich nie widziałaś, gdzie właśnie przeprowadzam też przegląd szafy u Emilki i pokazuję jej, jak tworzyć zestawy ubrań oraz kiedy Emilkę uczę podczas zakupów, także jak tworzyć zestawy ubrań. No to co? Do usłyszenia. Koniecznie daj znać w komentarzu pod tym filmem, który zestawów najbardziej Ci się podobał i co wybrałaś dla siebie. Pa, pa. Pozdrawiam.